Inspiracja książką Droga Wilka z Wall Street. Witaj, nazywam się Marcin Kogoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. A dzisiaj opowiem Wam o wpiątkowych naszych inspiracjach, o książce Droga Wilka z Wall Street. Pewnie większość z Was słyszało albo widziało film Wilk z Wall Street i jeżeli podobał Wam się ten film, albo jeżeli jesteście zainteresowani, jakimi dokładnie Jordan Belfort posługiwał się metodami i w jaki sposób szkolił swoich sprzedawców, jaką on ma swoją taktykę na sprzedaż, opisał te wszystkie rzeczy, a przynajmniej pewnie część tych rzeczy w swojej książce Droga Wilka z Wall Street. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mocna książka. Jedna z bardziej takich książek, które czytałem w sprzedaży, to jedna z bardziej takich skrajnych, takich właśnie hardkorowych, jeżeli chodzi o taką agresywną sprzedaż, ale też o same nastawienie. Bardzo dużo elementów różnych NLP, neurolingwistycznego programowania, zarówno już samych jakby takiego używania odpowiedniego języka, ale też nakręcania samego siebie na bardzo wysoką energię, na bardzo wysoką właśnie taką sprzedaż koniec końców, jeżeli już jest skuteczna, ale też pokazuje, w jaki sposób trzeba się przygotować. Również merytoryczne, przy czym w mojej ocenie, jeżeli chodzi o tą książkę, to zdecydowana większość to jest jednak energia. To jest zdecydowanie więcej, gdzieś tam pokazują mi, jak trzeba się nastawić mentalnie, gdzie dzisiaj, jeżeli pójdziemy na szkolenia, to jednak większość szkoleń już od tego odeszło. Myślę, że dla osób, które nigdy nie przechodziły czegoś takiego, takiego właśnie szkolenia bardzo mocno emocjonalnego, takiego, w którym potrafisz się mocno nakręcić, mogłaby to być ciekawa pozycja. Ja w momencie, kiedy byłem na pierwszych swoich szkoleniach sprzedażowych kilkanaście lat temu, wtedy dużo więcej niż dzisiaj mówiono właśnie o takich rzeczach. O samym nakręceniu się na tym, żeby mieć wysoki poziom energii, żeby jak idziesz, to po prostu musisz sprzedać, jak dzwonisz, to z ogromną energią, żeby sprzedać, że już myśleć po prostu w taki sposób, że no, zasługujesz na tą sprzedaż, że tak naprawdę jakim prawem mógłby w ogóle nie kupić. I dzisiaj myślę, że są inne rzeczy. Dzisiaj bardziej skupiamy się na budowaniu zaufaniu, o tym, w jaki sposób pozyskać leady, w jaki sposób z tymi osobami gdzieś tam, nie wiem, budować tą relację, tak, że zaufanie sprzedaje i zdecydowanie więcej jest takich szkoleń, a ja zawsze myślę, że bardzo dobrze jest po prostu kompleksowo poznać wszystkie metody, wszystkie jakieś takie sposoby działania i myślę, że różni ludzie mają różne cechy charakteru i różne potrzeby, różne też umiejętności. Oczywiście to trzeba zarówno dostosować do sprzedawcy, jak i do osoby, która ma kupić. Oczywiście, jeżeli jesteś w stanie. Myślę, że część osób jest w stanie rzeczywiście dobrze sprzedawać po przeczytaniu takiej książki w momencie, kiedy wdroży wszystkie elementy takiej sprzedaży. To, co też chciałbym powiedzieć a propos książek, takich, które są trochę poradnikami, trochę takimi, no, zamiast szkolenia, tak, że bierzesz, wchodzisz i dostajesz konkretne lekcje, to dobrze jest sobie robić notatki, zapisywać wszystkie te lekcje, a po przeczytaniu tej książki albo od razu w trakcie czytania wykonywać wszystkie ćwiczenia i zadania, albo po przeczytaniu nie odłożyć jej i powiedzieć, hej, odhaczone, zrobione, tylko właśnie wziąć i zanim zaczniesz kolejną książkę czytać, to zdecydowanie skupić się na wszystkich tych rzeczach, które były powiedziane w tej książce. W tej czy każdej innej, która jest poradnikiem, która ma nas czegoś nauczyć. Zdecydowanie ważniejsze jest wdrożenie w życie tych lekcji, przynajmniej części tych lekcji, niż przeczytanie kolejnej książki. Bardzo często widzę, gdzieś tak jak rozmawiamy sobie, sam czasami wpadam w taką pułapkę kolekcjonowania tytułów, tak? Przeczytałem to, to, to i tamto. A ile z tych rzeczy wdrożyłeś, nie? I to jest właśnie bardzo ważne. Dzisiaj też dostałem informację, takie właśnie pytanie dostałem: Marcin, jak ty tyle czytasz książek, czy jesteś w stanie wszystkie wdrożyć w życie? Nie jestem w stanie wdrożyć wszystkich w życie, ale też nie chcę wdrażać wszystkich w życie. Jakby ja traktuję książki, szkolenia jak szwedzki stół i biorę z nich to, co mi pasuje, to, co jest dla mnie dobre w danym momencie. Czasami po latach wracam do jakiejś pozycji, bo coś mi tam utkwiło w głowie, jakieś zdanie, wracam do tego, mówię, dobra, dojrzałem, teraz mogę zacząć z tego korzystać. Przez ostatnie lata nie korzystałem z tego, bo po prostu miałem inną filozofię na sprzedaż, inną filozofię budowania biznesu, zespołu. Więc czasami też jest tak, że warto po latach wrócić do jakiejś dobrej pozycji. O takich książkach też napiszę, czyli tu nagram odpowiedni materiał i też poopowiadam trochę, jak to, jakie dzisiaj mam wrażenia książek, które na przykład czytałem 10 lat temu, które czytałem 5 lat temu i dzisiaj je czytam i co z nich wyciągam, jakie rzeczy wdrażam. Wracając do inspiracji Drogi Wilka z Wall Street. Jeżeli potrzebujecie trochę taki właśnie szkolenia takiego, gdzie jest dużo energii, jeżeli potrzebujecie książki, która cały czas, ja to akurat w audiobooku słuchałem, więc cały czas jest na bardzo wysokim poziomie energia, gdzie jest bardzo agresywna ta sprzedaż, ale też z bardzo fajnymi historiami i są konkretne nawet cytaty z filmu, więc jeżeli ktoś już widział ten film i
chcę teraz zobaczyć wszystkie techniki, jak dokładnie te scenariusze wyglądały, jak były budowane poszczególne kwestie sprzedażowe i dlaczego w ten sposób, to konkretnie jest to opisane w tej książce, którą Wam serdecznie polecam. Zresztą póki co, jak robię inspiracje, to pokazuję tylko te rzeczy, które ja polecam. Tak? Wszystkie zarówno filmy, jak i książki, które tu pokazuję i o których opowiadam, to zdecydowanie wszystkie te rzeczy polecam. W następnych inspiracjach opowiem może mniej o takich poradnikowych książkach, a trochę bardziej o takim, no może nie wiem, czy z filozofii coś zaczerpniemy. To jest coś takiego, to no, na pewno następnym razem pokażemy taką książkę, która dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. Także już za tydzień będzie informacja na temat no, jednej chyba z najlepszych książek, jak kiedykolwiek w życiu przeczytałem. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a chcielibyście wiedzieć na bieżąco, być informowani, to subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek i do zobaczenia. Hej!